Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Często wam, kochani, powtarzam, że nie można jakiegoś fragmentu Ewangelii analizować w świetle tylko jego samego, ale trzeba go skonfrontować z całą Biblią, z tekstami paralelnymi. I szczególnie to mocno chcę podkreślić dzisiaj, bo złe, błędne odczytanie tekstu Bożych błogosławieństw, 8 błogosławieństw, może się zakończyć piramidalnym nieporozumieniem, jeśli chodzi o zrozumienie w ogóle chrześcijaństwa. A my ten tekst pamiętamy, on jest bardzo znany. Przede wszystkim treść jest taka szokująca, że Pan Jezus mówi: błogosławieni ci, którzy płaczą, którzy cisi, błogosławieni prześladowani. To jest taki kontrast z mentalnością świata. Poza tym sama forma ujęcia, że jest to ujęciu w takim szeregu: błogosławieni, błogosławieni, błogosławieni. Taki tekst łatwiej zapamiętać. Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał. Te wszystkie teksty usystematyzowane łatwiej nam wchodzą do głowy. Jest to taki tekst programowy. Pan Jezus wygłosił tutaj jakąś taką mowę programową dla swojej misji. I wszyscy chrześcijanie znamy 8 błogosławieństw, może nie dosłownie na pamięć, ale wiemy, jakie jest ich przesłanie, jaka jest ich treść. I powtarzam, bardzo łatwo tak pochopnie, odruchowo jakoś źle je zrozumieć. Bo może się wydawać, że Pan Bóg głosi tu pochwałę smutku, pogardy, jakiegoś odrzucenia, jakiegoś takiego wycofania się. Siedź w kącie, bądź smutny, płacz, chlipaj sobie i jesteś wtedy dobrym chrześcijaninem i przeżyj tak 80 lat, a w nagrodę pójdziesz do nieba. No, zlitujcie się, ale to przerażająca wizja chrześcijaństwa. Co to znaczy? A jeszcze tym bardziej, kochani, jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas obecnych w Kościele, może nawet wszyscy, to, że tu jesteśmy, to oznacza, może nie w 100%, jest nas tu sporo, że my przyszliśmy tu dlatego, że mamy powody do chlipania i do smutku. Wątpię, żeby tu był człowiek, może jedna, dwie osoby, któremu się świetnie wiodło. Miał wspaniałą rodzinę ojca kochającego, matkę kochającą, bogaty, zdrowy, zadowolony z życia i przeczytał teologiczną książkę i powiedział: o, muszę zacząć chodzić do kościoła. Nie, kochani, raczej nas tu przygnały, ja tu niektórych z was znam osobiście i siebie znam, przygnała nas tu bida, smutki, to, że sobie nie dajemy rady, to, że jesteśmy często przerażeni, to nas tu przygnało. I nie gniewajcie się, że tak mówię, bo mówię to też i o sobie, ale nawet dzisiaj napisane było w liście do Koryntian, święty Paweł pisze: niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie. Bóg wybrał to, co niemocne. Myśmy tu dlatego jesteśmy w tej kościele, bo mamy niemoc, bo tam coś się w naszym dzieciństwie stało, bo nie dajemy sobie rady z nerwami, bo nie dajemy sobie rady z samotnością, z grzechem, z pustką. I dlatego tu przyszliśmy. I powtarzam, jeśli ktoś z was przyszedł taki z tego swojego, przepraszam, zdołowanego życia i usłyszy błogosławieństwa, to powie: o, właśnie o tego mi trzeba było, co ksiądz czyta. Żeby się smucić, żeby być takim odrzuconym, biednym, tu spotykam, witaj, źle ci się powodzi, witaj bracie, a tobie się też źle powodzi, no jak cię, bardzo cię lubię, serdecznie. Proszę państwa, tak mi się bardzo podobało, jak jeden z księży, bardzo wysoko postawionych w hierarchii kościelnej,
w Kurdii kiedyś przyszedł i mówi do mnie tak: wiesz, byłem na zebraniu w ratuszu tutaj w mieście poświęconym wizycie Ojca Świętego w Warszawie. Ja mówię, no i o czym to zebranie było? Mówię, proszę księdza, to wymieniam wszystkie tytuły oczywiście. Wiesz, w zasadzie to nie wiem, o czym to zebranie było, bo przyszedłem na sam koniec. Ale jak przystało na księdza katolickiego, ze wszystkim się nie zgadzałem i wszystko oprotestowałem. Jak przystało na katolika, proszę Państwa, teraz nieraz się słysza, teraz głos zabierze katolik, to jemu się wszystko nie spodoba, wypowie się o zagrożeniu ogólnoświatowym, jakie nam towarzyszy i tak dalej. No mamy ten taki, przepraszam, o co mi chodzi w tym dłuższym może już wstępie, o to skłonności do biadolenia i narzekania, że nam tak źle, że to jest niedobrze. Nie o to Jezusowi chodziło, bo ten sam Jezus, który mówił: błogosławieni ubodzy w duchu, którzy płaczą, cisi, cierpią prześladowania, błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. Ten sam Jezus potrafił rozradować się w Duchu Świętym. Boże, sobie tak dzisiaj szedłem do kościoła i myślałem, rozradować się w Duchu Świętym, czyli rozradować się w szczęściu Pana Boga. My nieraz patrzymy na nowożeńców przed kościołem, my nieraz patrzymy na kogoś, kto ma śliczne dzieci, my nieraz patrzymy na kogoś, kto tam wygrał milion w totka i mówimy, ach, jemu to musi być dobrze, aż nawet się nie wczuję w jego sytuację. A ja sobie pomyślałem, Boże, być szczęśliwym jak Bóg, rozradować się w Duchu Świętym. Ten sam Jezus, który mówił błogosławieństwa, mówił do apostołów: dałem wam władzę nad duchami nieczystymi, nad szatanami, nad demonami. Nie powiedział apostołowie: znajdźcie sobie jakąś komórkę, zamknijcie się, podeprzyjcie to kołkiem i siedź tam cicho. Nie wychylaj ta nosa, prawda, bo to jeszcze ktoś... Nie, dałem wam władzę, idźcie i głoście Ewangelię, wyrzucajcie demony z ludzi. Czyli Jezus nie głosi jakiegoś takiego zamknięcia się, wycofania. Ukręcił bicz, pamiętamy, i wszedł z tym biczem odważnie i mężnie do świątyni, do ich przedsionków. Groby pobielane jesteście, wywoływał awantury, no i w końcu, przepraszam za słowo, doigrał się, bo go pojmali, ubiczowali okrutnie i przybili do krzyża. Rozkazywał surowo, surowo rozkazywał duchom nieczystym. Także przywołuję te teksty pokazujące moc, radość, pewność siebie Chrystusa, że on nie głosił religii wycofania się. My katolicy niestety i chrześcijanie, ktoś mi ostatnio opowiadał, był w kinie na jakimś filmie, teraz w zeszłym tygodniu. No takie kino było średnio zapełnione na filmie i dwie jakieś dziewuszki przyszły sobie do kina, im się kino z kawiarnią pomyliło. Przez 2 godziny gadały. Po prostu głośnym głosem opowiadały sobie. I wszyscy w kinie w sposób oburzający patrzyli się w tamtym kierunku, ale nikt się nie ruszył. Nikt się nie ruszył. To, co Państwu kiedyś mówiłem, jak mi pewna psychiczna chora kobieta chciała hostię zabrać w czasie mszy świętej. Ludzie siedzieli, co ksiądz zrobi, ciekawe. A ja jak Batman w tym ornacie walczyłem. Ale nikt się nie ruszył. Nikt się nie ruszył. Bo to trzeba delikatnie, bo to tak Jezus uczył miłości, nadstaw drugi policzek. Kiedy nadstaw drugi policzek, to nadstaw, a kiedy przywal, to przywal. Proszę wyłączyć magnetofony w tym momencie. Co to znaczy, że mamy być ubogimi w duchu? To znaczy nie wierzyć w swoją siłę, tylko przyjąć siłę Ducha Świętego. Jesteś ubogi w duchu, to znaczy w twoim duchu. Nasz duch ludzki jest słaby, nasz duch się załamuje, nasz duch się wycofuje, ale my przyjmujemy Ducha Świętego, my przyjmujemy Ducha Chrystusa. Nie jeździ, prawda, jak kiedyś były te motorowery, że to i motor, i pedały, prawda, ale wariat by był ten, kto by wsiadł i zaczął pedałować tym. Pedał był tylko do uruchomienia silnika, a potem jeździ na silniku. Nasz duch to są takie pedały, a silnik to jest Jezus Chrystus. Więc Jezus mówi: błogosławieni jesteście wy, którzy nie jeździcie motorowerem na pedałach. Bo się umęczycie, utrudzicie się. Tam jest silnik. Chrześcijanin ma silnik, którym jest Duch Święty. Mocny, nieprawdopodobny, szalony, niepokonany. Błogosławieni, którzy płaczą. Tak, którzy są wrażliwi. Słabi ludzie nie płaczą. Papież się nie bał płakać. Jezus się nie bał płakać. Ale przychodzą ludzie nieraz właśnie, o którym Państwu opowiadałem, do księdza i widzę, pół godziny już kobieta czy chłopak walczy, żeby się nie rozpłakać. Nie bój się. Trzeba być mężnym, żeby płakać. Łzy są dobre. Oczywiście, kiedy ktoś jest w rozstroju nerwowym, kiedy go te łzy już topią, on się topi w swoich łzach, już potąd mu podchodzą, no to trzeba powiedzieć: opanuj trochę swoje te łzy. Ale łzy świadczą, że mamy piękne wnętrze. Błogosławieni, którzy płaczą, bo mają życie w sobie. Wilgoć jest zawsze oznaką życia. Błogosławieni cisi.
cisi, którzy nie robią dużo szumu. Ja Państwu mówiłem, jeśli ktoś umie bić, nie idzie wiatrakiem na drugiego. Tylko przymierzy i raz uderzy, jest dobrze, bo on się umie bić. Ktoś, kto ma rację i moc w słowach, powie Ci raz. Ktoś, kto nie ma racji, będzie Ci 100 razy powtarzał. Dlatego w naszych plotkach jest tak, ale ta Gośka to podła. No mówię Ci, że podła. No właśnie, ja Ci też powiedziałam, że podła, ale strasznie jest podła. A ja wyuważam, że ona jest podła do kwadratu. I tak mielimy to w kółko, mielimy, bo nie jesteśmy pewni tych słów i wiemy, że to jest nie do końca prawda, że my ją obmawiając, tą nieszczęsną Gośkę, też jesteśmy podli. Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy mówią raz. Jezus mówił raz. Ewangelia to jest chudziutka książeczka i wszystko napisane. Nie ma tak, że jeszcze PS, nawróćcie się, jeszcze suplement, ale nawróćcie się, dodatek jeszcze, nawróćcie się. Jezus powiedział, nawróćcie się, bo inaczej zginiecie. Koniec, kropka, jedno zdanie. Dlatego żona mężowi, mama dziecku, 1000 razy. Nieraz trzeba powtarzać, to my w Piśmie też powtarzamy, ale słowo, jeśli ma moc, nie robi się tak zwanego dymu. Ile razy ktoś tam coś opowiadał w jakiejś parafii, coś się dzieje, ktoś komentował DD. Co to jest DD? Dym duszpasterski. Dym duszpasterski. I może być dym duszpasterski. Dym miłości może być, prawda? Dużo zamieszania. Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania. Tylko proszę Państwa, to jest napisane wyraźnie w Piśmie Świętym, bo nieraz mówimy, o właśnie, ja tak cierpię prześladowania, to Chrystus mnie błogosławi. Tylko, że Jezus mówi, błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują, mówią kłamliwe wszystko złe na was z mego powodu. Wiesz, jak jesteś nieszczęśliwy z własnej głupoty, to ci Chrystus tym nie błogosławi. Ludzie są z różnych powodów nieszczęśliwi. Tu jest napisane, jeśli jesteś nieszczęśliwy, Jezus mówi, z mojego powodu, że cię prześladują, to ja ci błogosławię i Bóg ci błogosławi. Ale jakżeś wszedł romans z diabłem i teraz jesteś nieszczęśliwy, to nie mów, o jak jestem nieszczęśliwy, rozpiłem się, jak jestem nieszczęśliwy, męczennik alkoholu. Związałem się w głupi romans, narozrabiałem, mąż mojej kochanki mnie gania po całej Warszawie, jak jestem prześladowany teraz. Nie każde cierpienie i prześladowanie to jest cierpienie takie chrześcijańskie. Ale jeśli stanąłeś w obronie Chrystusa, prawdy, chrześcijaństwa, Kościoła i dostajesz po głowie, jeśli chciałeś być uczciwy i prawy i dostajesz po głowie, to jesteś błogosławiony i w tym nieszczęściu jest szczęście.